Dobra, moi drodzy, trzeba zacząć żniwa. Idziemy za rekordem z ścieżkarnią. Dzieje się. Jutro prawdopodobnie u mnie będzie zabawa, ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie muszę dogonić kombajn. Do później. Dobra, moi drodzy, pierwszy raz widzicie zaczep w MTZ-cie. No jest to ten do dupy zaczep. Łapałem go na takie super śruby od Damiana, choć lepsze byłyby stworzenia, ale no niestety to jest tak pokrzywione. Takie jojka są, że po prostu złapałem to tak, mam nadzieję, że to wytrzyma i gdzieś tu nie wyrwie, ale kosiarkę targam, wszystko, no i jakby no nie wiem, bo to w sumie punkt zaczepienia, tylko jest, oddyszę. Nie myślę na razie o tym, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Więc co, jutro żniwa. Damian, pozdrawiam Cię, bo dzięki Tobie mam to zaczepione w miarę ok, choć to nie jest halo, zobaczymy, co będzie. Oczywiście wciągarką musiałem to zaczepić, bo inaczej waży to ustrojstwo, no i są rany też. Dobra, magazyn zbożowy, moi drodzy, jest gotowy na przyjęcie. Tu mamy taki zestaw, tym razem Ursus sponsoruje ten wyjazd cały, ponieważ MTZ tylny zaczep za nie mógł. Muszę to pozamazywać, bo to jest nie mój sąsiada. Tu mamy taki zaczep i to wpasuje. A co w MTZ-cie jak zwykle nie pasuje? Ten ulep. Ktoś to rzeźbił. Proszę mi napisać, jaki najlepiej zaczep dobrać, bo nawet z sąsiadem tu myślałem, Michałem, pozdrawiam, wspawać blachę i dać normalne od 60. To wszystko wydupić. No to jest strefa luzu, jest nieznana. No nie, zobaczymy się, może przy kombajnie zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Chyba że coś macie nad tylnią belkę, żeby to i to połączyć. Dolny odpada, bo nie mam tych blach wzmacniających po bokach, bo musiał je dokupić, a nawet nie wiem, są śruby, o. To tu wszystko jest na dolny, tylko dolny jest bardzo głęboko. I byłaby dupa, bo mam sam ten wyjściowy, ale bez wzmocnień to nie ma roboty. Dobrze, wracamy, zobaczymy, co idzie. Idę kawy się napić, bo od rana to szykuję. Mógłbym leżeć nad wodą, no ale jest jak jest. W kontakcie. Sprawdzamy wymłot po zmłoceniu zboża. Ale nic nie gubił. Grzesiu się przejmuje, że trochę siekał, ale niech chłopak się nie przejmuje. Nie jest źle, to paszówka. Dobra, moi drodzy, zjeżdżam pierwszym zestawem. 0,68 hektara pszenicy dało taki plon. No to jest taka 1,8 tony. Coś takiego. Jak to na te rogi, na tej ziemi, nie jest źle. Lecę tam i 60 plus tamta. Tam jest przężyto, w sensie czym mniej tego zboża, tym mniej roboty będę miał i czasu. Nic, widzimy się przy następnym polu. Yeah.
kawałek takiej ładniejszy. Dobra, moi drodzy, sypiemy. Zobaczmy, ile wytrzyma Landeka, bo się napięła jak... Kombajnista. Wracam, moi drodzy, nie jest łatwo, zmęczenie wychodzi, uczulenie, a na przyczepie tam gdzieś koło 3-3,5 tony, w zależności od sytuacji, więc co, no jadę wrzucać, to nie będzie łatwo. Do zobaczenia przy wrzucaniu, no, przy ostatecznej formie dzisiejszego dnia. Nagrywam! Tu jest przepotężny. Będzie pan na filmie! I to jest sprzężyto, moi drodzy. No, jak to się mówi w tym roku? Na koszta. Zobaczymy. Trzeba rzucić i poworkować. Wtedy będzie waga. Do rzucania. Moi drodzy, aspekty tak. Przyczepka dała radę, choć trochę koło to siadło, ale spoko wyszło. Pewnie powietrze zeszło. Plandeka sposób w taki sposób, że obkładam całą pakietę, to jest do dupy. Ciągnie się, wije się. Faktem nic się nie wysypało. Trochę ze stodoły, ale no, jest trochę tego towaru. Ogólnie z rzeźniów jestem zadowolony, z ceny nie i pewnie będzie mnie wszystko drapało jutro. Nie będę się drapał aż do krwi, bo mam uczulenie i w sumie nie wiem po co to robię czasem, no ale jak jest. Parkuję przyczepkę, zawożę 60, jeszcze paliwo uzupełnię w niej i do następnego.